Cześć. W poprzednim filmie pokazałem Wam narzędzie od DeepLead Sentinel, które nazywa się Playwright Watch. I na tym etapie doskonale wiecie, jakie ma ono zalety. Pomaga debugować testy podczas ich pisania live. Playwright sam w sobie ma wbudowane podobne narzędzie. Ono właściwie wygląda tak samo. Z tą różnicą, że dane, które są w nim pokazywane, są historyczne. Mamy do nich dostęp dopiero po wykonaniu się testów. Dzisiaj przyjrzymy się narzędziu, które nazywa się Playwright Trace. I jak się do tego wszystkiego zabierzemy? Zapniemy sobie najpierw Deploy Sentinela, którego Wam chciałem tutaj pokazać. Otworzymy sobie nasz kod i uruchomimy sobie testy. Test only ten. Zróbmy sobie tak, żeby nasz test sfailował. Zrobimy literówkę w adresie. Następnie w pliku konfiguracyjnym Playwrighta włączmy sobie tego trace'a tutaj. Ważne jest to, żebyśmy sobie zmienili reportera na HTML. Ponieważ chcę Wam pokazać, jak dostać się do trace'a z poziomu tego raportu. O. npm run tests from. Teraz moglibyśmy dać flagę trace on. Natomiast ze względu na to, że włączyliśmy sobie to tutaj, albo dajmy po prostu on. Ze względu na to, że włączyliśmy sobie to tutaj, no to powinno zadziałać. I OK. Uruchomił mi się w nowym oknie raport. Test sfailował. Widzimy, że jest literówka i samo to w sobie już nam wystarcza do zdebugowania wszystkiego i znalezienia problemu. Mamy podglądy. Ale tutaj na dole znajduje się plik z trace'em, do którego możemy się dostać klikając też tutaj. Na głównej stronie raportu, gdzie znajduje się akurat tylko ten jeden test, natomiast mogło być i więcej, możemy się do tego samego trace'a dostać, klikając ten przycisk. Jeżeli będziecie mieć problem z otwieraniem Trace Viewera w przeglądarce, może się tak zdarzyć. Zazwyczaj jest to kwestia jakichś uprawnień i cookiesów, które można sobie gdzieś tutaj w tej okolicy, w przypadku akurat Chroma, włączyć. I podobnie jak w przypadku Deploy Sentinela, tego Playwright Watcha, mamy tutaj oś czasu, na której możemy sobie podejrzeć, co się działo z naszą stroną internetową. Mamy poszczególne kroki, co było klikane, w jakiej kolejności. Następnie był robiony screenshot. Mamy wszystkie zapytania, mamy konsolę, mamy network i source. Co jest ważne, podobnie znowu jak w przypadku Deploy Sentinela, mamy before i after, znajdą się jednak one tutaj w tym miejscu, nie na tej liście akcji po lewej. Możemy też otworzyć sobie snapshot naszej strony w nowym okienku i jest to de facto zapisany plik HTML strony, którą testowaliście. Jak sobie tutaj gdzieś kliknę, mogę sobie przejść. Add to cart. Widzicie, działa. Super. I teraz tak. Co jest lepsze, co jest gorsze? Jedno i drugie ma swoje zastosowania. Deploy Sentinel sprawdza się fenomenalnie podczas debugowania wszystkiego live, podczas pisania kodu. Natomiast Trace Viewer od Playwrighta jest rewelacyjny, kiedy te testy już się wykonują, na przykład na CI-u, no ale też lokalnie, i chcemy sobie
podejrzeć historycznie, co sfejlowało i dlaczego sfejlowało. Narzędzia wizualnie wyglądają podobnie, robią podobne rzeczy, natomiast use case jest troszeczkę inny. Chyba tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzach. Jako ciekawostkę mogę Wam pokazać jeszcze, że tego Trace'a można uruchomić sobie po prostu bez raportu. Chciałem go pokazać Wam, jak wejść do niego właśnie z raportu, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie wszystko uruchomić w formie takiego samego okienka, jak to było w przypadku Deploy Sentinela, standalone, bez przeglądarki. Tyle ode mnie. Dziękuję. Cześć.